Tak. Czy już odebrałaś w ogóle ten list, bo bez awizu nie dadzą. Moje powołanie się kształtowało właśnie doktora w liceum. Przyjedno, jak przyjdzie, to wtedy obiorę. Myślałem, że ten człowiek ja też mogę ci tu zrzucić z okna awizu. Nie, obiadałem w domu. Nie, no bo nie jest to bardzo daleko i całą to już zalało mieszkanie niesamowicie. Ale gdzie ci mieszkanie zalało? No gdzie, no tam gdzie byłam. Tam gdzie, to ile kilometrów? 40? Nie, no tutaj koło swojego 4 lata, tam dwa lata byłem w Polsce, dlatego że nasze roczniki, którzy poszli do wojska i do tego zostało się rozpisane. Ale słuchaj, ja ci coś powiem, bo ty nic nie wiesz, co się dzieje koło ciebie. Dzisiaj już nie będziesz mieszkała w tym na tej Saskiej 48, bo Lidka poszła się do szpitala, tylko nic nikomu tego nie powtarzaj, bo ona to bardzo kryła, żeby poszła, ja nie wiem, jeszcze może pójdzie, czy my ci ubiegli. Do tej Kryśki, sama do tego szpitala, bo ona chce tam awantury zrobić. Ja mówię, wydajcie durne baby, ta stara kobieta umiera, jeszcze chyba dzisiaj nogi wyciągnie, bo ona chce tam zrobić awantury, żeby zabrać ci prawo do sądu pójść i ci klucze, żeby zabrali, o to chodzi. Tutaj jest, proszę ciebie, drzewo spadło i tutaj dwie straże pożarne pomiędzy szkołą a Saską na stawie i tu wycinają drzewa na wyciągnikach i ty jest jeszcze tam. A ja nawet nie wiem, jak to wygląda, bo tam ludzie z Saski się patrzą, ja to nagrywam na dwie kamery. Na dwa już teraz kończyłam, bo patrzę, że coś tutaj dzwoni. No i tego. A ty będziesz tutaj kryścić dzisiaj? Czarkowice. No muszę pójść. No ale gdzie ty jesteś, wracasz czy nie? To ty jedź do tego szpitala od razu, do tej Krysi, tam ubiegnij. No nie tak, tylko bo ta Lidka tam pójdzie, to ja nie wiem co ona chce, czy ona chce iść do sądu po jakieś prawo, do zabrania tobie kluczy i tak się... Dobra, będziemy w kontakcie pójść. Także idź tu biegnie, jak chcesz tu zadzwonić, ja ci rzucę, jak będziesz już blisko, to ci to awizo rzucę, bo do 8 odbierzesz, tu jest napisane, do 8 do 9 września. Proszę tutaj do mnie przyjść, od razu to awizo. Znowu trzeci parafii. Także proszę Państwa, no ta Jadwiga Grabowska dzisiaj dzwoniła już z takim wielkim spokojem, z taką uciszonością wszelką, proszę Państwa. No a cóż, a tutaj w dalszym ciągu coś się dzieje za tym oknem, proszę Państwa. Za tym oknem coś się dzieje. Troszeczkę tak troszeczkę naśladowałem, ale niestety, bo tam miałem różnych ludzi, tam byli i psychiczni, i ludzie niemówiący, ludzie obłożnie chorzy, ludzie... Jedna pojechała straż pożarna, jedna pojechała. Druga straż jeszcze tutaj została, proszę Państwa. I już po pracy. Tam jeszcze stoją ci strażacy, medytują troszeczkę, patrzą się, dyskutują, co tu jeszcze można by było zmienić, co tu jeszcze można byłoby poprawić, proszę Państwa. No akurat przeszkodziła ta Ewa Grabowska. Nie mam takiej bogatej przeszłości, jak w mojej współpracy w kapłaństwie. Już po pracy. Już po pracy. Oni się tam rechodupczą, oni się tam cieszą. Gdy nadaje nasze radio? Tok FM, jeszcze proszę o sygnał wycia. Wycia, bo wczoraj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina na Marszałkowskiej taką bajkę o wilku śpiewały. Jak fajnie tam do muzyki pięknie były te dziewczyny. Bardzo fajne to było. No. Także gdy nadaje nasze radio? Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Ekstra. Zapraszamy Państwa serdecznie i że te buziaczki przesyłamy. Proszę być z nami w kontakcie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Ekstra. Także tutaj odjeżdża. Oczywiście moje rodzeństwo, bo nie za dużo, ale drugi wóz. No i tutaj te takie jeszcze służby takie kierujące może, które wezwały, proszę Państwa, czy to może też i policjanci dwaj, raczej tacy strażnicy, jakby też musi ktoś, wiecie Państwo, nadzorować, dlatego mówimy, że w Polsce prezydent musi nadzorować, no to jeżeli w Polsce Biblia jest w śmietniku, dosłownie w śmietniku i to się powtarza wielokrotnie i to się będzie powtarzało, jeżeli, proszę Państwa, będzie żydostwo.
Biblia będzie w śmietniku. Ja mnie przepraszam bardzo. Może ci to przeszkadzać, ale Biblii do śmietnika się nie wyrzuca. Krzyż może ci przeszkadzać. Proszę odstawić, proszę odłożyć. Niech moherowi się nie wpieprzają z paradą, w paradzie z krzyżem. Proszę bardzo. Zresztą wiecie Państwo, no jedni popełniają błędy i drudzy popełniają błędy. Jak my tutaj z punktu widzenia Radia Tok FM Eurokoncita z góry to obserwujemy, widzimy, to lepiej widać z perspektywy naszego Radia Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra. Opowiadamy, no to to wszystko słychać. Także wiecie Państwo, my nie jesteśmy za tym, żeby z krzyżami chodzili, proszę Pani. No i co, i Zelewski chodził z krzyżami, i co, i za pedofilię siedzi teraz 10 lat w więzieniu. No to przecież, proszę Państwa, kupa śmiechu. Jeździł do Rydzyka, z Rydzykiem się filmował, na zdjęciach się z Rydzykiem pokazywał, proszę Państwa. Niech oni zagłuszają, niech oni zagłuszają, proszę Państwa. Pozostały, proszę Państwa, po nim tylko krzaki. Krzaki pozostały, proszę Państwa, w obrotowym naszym Radiu Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra. Nosił krzyże, no i co? I mi tutaj na parapet wysypał ryż, że administracja spółdzielni słaba, miałam takiego gościa, Zelewski, wysypał tutaj ryż. Proszę Państwa, administracja napisała ogłoszenie, że ptaki nie dokarmiajmy z okien, bo może komuś ziarenko ryżu na głowę spadnie, no to już jakaś krzywda, proszę Państwa. Czyli, że pod pretekstem oni tutaj alarmują, a tu nie daj Boże, nie daj Boże, jeszcze jak to w miejscu Janka Macieja Witka, to trzeba znaleźć jeszcze 100 pretekstów, 100 win, żeby tutaj wykurzyć, bo tu jeszcze, o Boże, Boże, jeszcze nadaje radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, przecież oni najwięcej wiedzą w tym radiu Koncita. Oni wszyscy, wszystko i wszystkim opowiedzą o tej wiceprezesowej spółdzielni Sław, do której poszła, wybrała się specjalnie Lidka Lipska. Ja włożyłam, proszę Państwa, dyktafon do jej tej takiej kieszeni płaszcza nisko, że ona nawet nic nie wiedziała. I co ona tam wygadywała u tej wiceprezesowej spółdzielni Sław, to my wszyscy wszystko wiemy, proszę Państwa. I tak samo są świadkowie tego, co jest nagrane fonicznie i tak samo, proszę Państwa, my wszyscy wszystko wiemy, kto tutaj wkładał bolce do dolnego zamka i druty do górnego zamka. No to chodzi o ten moment śmierci Janka Macieja Witka, że wtedy, kiedy umarł Jan Maciej Witek, no to następnego dnia już tutaj te bolce były, bolec jeden w dolnym zamku wielkim, jak to się duży klucz wkłada, taki gruby, no to bolec podpasowany. Ja mówię, Boże, żeby ten bolec był tak wciśnięty, wbity, to już na wieki wieków, amen, by nikt nic tutaj po prostu nie otworzył. Także proszę Państwa, a na górze druty. I to tak przez dwa dni ktoś wkładał, bo ja nawet musiałam wychodzić na zewnątrz, bo myślę, Boże, to jakiś, no jakim prawem? No i teraz wiceprezesowa spółdzielni Sław, bo to wszystko na dyktafonie jest nagrane, słychać, ona mówi, że ona nic nie wie, że ktoś tu wkładał bolce do dolnego zamka i druty, że wkładał do górnego zamka. Ja mnie przepraszam bardzo, mafia i przyzwolenie, oczyszczacze kamienic, proszę Państwa. No i teraz Państwo zobaczą, tam gdzie ja jestem zawsze się coś dzieje, prawda? Jestem niczym ten papierek lakmusowy, niczym ta wtyczka, niczym ta dioda, proszę Państwa, która zaraz i od razu i natychmiast zadziała. Ale kiedyś jak byłam małym dzieckiem, zaśpiewałam mi, 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 fa, sol, mi, sol, mi. I to wszystko pięknie, bo to wiecie Państwo, tym pierwszym głosem. I dostałam 6, bo jeszcze dyrektor, który prowadził, no dyrektor szkoły, który prowadził muzykę, się pytał klasy, co postawić. No jest oszołomiony. Oszołom. Tak. Oszołomiony tym wszystkim. Oszyło. Także proszę Państwa, 6. I potem po jakimś czasie weszły 6 w Polsce tutaj. To o czym możemy powiedzieć? No, że ja mam, nie to, że ja mam wpływ na bieg wydarzeń, ale że ode mnie no wszystko to praktycznie zależy, skoro były potem wprowadzone 6, proszę Państwa. My tutaj w tym mieszkaniu walczymy o to, do sądu podajemy. Sąd wielokrotnie w poprzek
i w pionie stawiał te sprawy, może drwiąc sobie z krzyża, bo te dwie belki skrzyżowane po jakimkolwiek kątem, proszę Państwa, oczywiście, że nie było żadnych dwóch belek skrzyżowanych pod jakimkolwiek kątem, tylko to był po prostu pionowy słup lub pal, bo w księdze Ezdrasza 6,11 czytamy, że jeżeli ktokolwiek przekroczy to zarządzenie, z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity, a on sam zostanie ten dom zamieniony w kupel gruzów. Także proszę Państwa, odjeżdża już też ta nasza. W dół pojechała, także nic nie było widać. Słychać wielki alarm na Saskiej Kępie. Nie dość, że karetki pogotowia tak głośno jeżdżał, przejechała jedna tutaj ciut ciszej. To jeszcze, proszę Państwa, i straż pożarna. Ja mówię, Lipska, jadą Ciebie spryskać, będziesz wychodziła za Twoje wszystkie grzechy. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, mówimy dzisiaj o wojnie pomiędzy jedną grubą i pomiędzy drugą grubą. To kiedyś jeszcze w XXI, nie, teraz mamy XXI wiek. W XX wieku było Godzilla kontra Hedora. To zawsze jakieś dwie przeciwności, prawda? A jest to jak przy tej bajce Kopciuszek, w którą tutaj Polsce przyszło się wierzyć. Polska z tego nie wyjdzie, no bo wiecie Państwo, Polska jest po prostu średniowieczna, tutaj jest ten krzyż i koniec. Chociaż już połowa ludzi wie, że to wcale nie był krzyż, tylko pionowy słup lub pal, to połowa ludzi z tego nie wyjdzie, a jeszcze trzy czwarte to jakoś tak akceptują, tolerują, przez palce na to się patrzą. Ale niestety krzyż ani obraz nie powinny być w bibliotece, nie powinny te elementy wisieć na ścianie, może w kościele, proszę bardzo. Tam, gdzie jesteście wy, tam, gdzie modlicie się wy, tam, gdzie wy, powiedzmy, że rozmawiacie z Bogu, chociaż z Bogiem, chociaż ja nie uważam, że takie klepanie i trepanie modlitw, mówienie tego samego co sekunda, czy to jest jakiekolwiek rozmawianie z Bogiem, skoro człowiek może nawet włączyć, o, Straż Miejska, tak. Także może magnetofon włączyć i też będzie gadało. Także proszę Państwa, Straż Miejska już niech sobie jedzie. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita, nawet przez szybę lepiej widać, proszę Państwa. My tutaj mamy takie światło, reflektor, który świeci i takie tutaj są jasności, dlatego też od strony reflektora. Także proszę Państwa, gdy nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Oczywiście kultura wyprowadziła się do, proszę Państwa, Wrocławia, bo tutaj jak to się mówi, że w Warszawie, w Polsce, a w centrum w Polsce kultury nie ma. No ja przepraszam bardzo, jeżeli jest wtórne średniowiecze, jeżeli jest kolejne średniowiecze, a już mamy, proszę Państwa, XXI wiek, no to jaka kultura, jaki postęp? Żadna kultura, proszę Państwa, i żaden postęp, bo przecież jeżeli my tutaj pokazujemy planszę, usuwanie świętości, to przecież Państwo na tej planszy widzą, tak jest, usuwanie świętości. Państwo widzą, że drugie przykazanie było usunięte i teraz tylko ludzie nie chcą sobie tego uświadomić, przetrawić, jakby w to uwierzyć nawet, że jak to, czyżby nasi księża no, usunęli przykazanie drugie, które wyraźnie mówi, żeby sobie nie robić bałwochwalstwa. Ja Państwu przeczytam, proszę Państwa, z Biblii, normalnie 20 rozdział, drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział, od samego początku, żebyście Państwo wiedzieli. A Bóg powiedział wszystkie te słowa mówiąc: ja jestem Jehowa, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewolników. Nie wolno Ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno Ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno Ci się kłaniać im, ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa,
Twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania, zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą, lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie wolno Ci używać imienia Jehowy, Twego Boga, w sposób niegodny, bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa Jego imienia w sposób niegodny. Pamiętając o tym, by uważać dzień sabatu za święty, przez 6 dni masz pracować i wykonywać wszelką swoją pracę, ale dzień 7 jest sabatem dla Jehowy, Twego Boga. Nie masz wykonywać żadnej pracy, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje zwierzę domowe, ani Twój osiadły przybysz, który jest w Twoich bramach, bo w ciągu 6 dni Jehowa uczynił niebiosa i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, a w dniu 7 zaczął odpoczywać. Dlatego Jehowa pobłogosławił dzień sabatu i zakazał i zaczął go, proszę Państwa, uświęcać. Szanuj swego ojca i swoją matkę, aby długo trwały Twoje dni na ziemi, którą daje Ci Jehowa, Twój Bóg. Nie wolno Ci mordować, nie wolno Ci cudzołożyć, nie wolno Ci kraść, nie wolno Ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw drugiemu, Twemu bliźniemu. Nie wolno Ci pożądać domu Twego bliźniego, nie wolno Ci pożądać żony Twego bliźniego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do Twego bliźniego. I to widzicie Państwo, że w tym 17 wersecie 20 rozdziału 2 Księgi Wyjścia, Księgi Mojżeszowej jest powiedziane, że nie pożądaj ani żadnej rzeczy, która jego jest. To jest wszystko w jednym, nie pożądaj. Ale ponieważ klechy, właśnie klechy, wyrzuciły drugie przykazanie, no to trzeba było dla zachowania liczby 10, tak, 10, rozdzielić przykazanie. Nie pożądaj. No, a jeszcze raz przeczytam, jak to przykazanie było w całości, cudzamen do kupy nagranic wzięte. Nie wolno Ci pożądać domu Twego bliźniego, nie wolno Ci pożądać żony Twego bliźniego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do Twego bliźniego. Także widzicie Państwo, hochsztaplerstwo i oszustwo. Także, proszę Państwa, jeszcze brakuje tutaj tej psychologii, bo żeby człowiek był mądry, mógłby głupiemu ustąpić, nie prowadziłby wojen, usunąłby miecz, prawda? Biblia mówi w Księdze Izajasza, gdy przekują swoje miecze na lemiecze, na lemiesze, włócznie, na nożyce ogrodnicze, że żaden naród już nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi. Są to w Księdze, proszę Państwa, Izajasza, te słowa zapisane, słowa Księga Izajasza. Księga Izajasza jest nazywana też Ewangelią, proszę Państwa. Chociaż jest bardzo stara, napisana w 732 roku przed naszą erą, jest bardzo stara, to jest nazywana Ewangelią, proszę Państwa. I te słowa są wypisane na frontonie głównym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy jeszcze, ale jak Państwo nie macie co robić, chcecie Państwo jechać na dobrą wycieczkę, to trzeba jechać tam, gdzie jest ten budynek, główne forum ONZ i zobaczyć, czy sfotografować ten werset, te słowa z Księgi Izajasza, gdy przekują miecze na lemiesze. I kiedy to się stanie, kiedy to nastąpi, jeżeli my będziemy się zbroić, ja, proszę Państwa, no Polska się zbroi teraz, ale jaki wniosek z tego wypływa? Czy Noe odbudowywał świat, który miał ulec zagładzie, zniszczeniu przez Jahwę? To tak samo Jezus powiedział, że tak jak było i z przyjściem, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego, jak było za czasów Noego. No, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, budowali, stroili, zbroili się, aż do czasu, gdy Noe wszedł do Arki. A potem, jak już wszedł, zaryglował drzwi, cały świat ówczesny zginął. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli Jezus Chrystus wyraźnie daje, proszę Państwa, do zrozumienia, że sytuacja, gdy Noe nie odbudowywał świata,
Tak samo i teraz. Naśladowcy Jezusa Chrystusa i naśladowcy Noego nie mają odbudowywać świata ani bronić nic, który ma, no, chyba że w swojej obronie, proszę Państwa. Odruchowo to można i kogoś też unieszkodliwić. Także wiecie Państwo, czegoś takiego jednak nie ma. Ludzie się świadomie zbroją, świadomie się mordują. Też mówili o tym chętrajzie, że ze strony Izraela jeszcze tutaj ludzie w opaskach się wypowiadali, żeby ich twarzy nie było widać. Tu Janek Witek reklamował to strasznie. Proszę oglądać El Mercedes, wszystko Wam się trafi. Jak tylko wejdziecie, ponieważ mamy 40 tysięcy filmów, proszę Państwa, i my omawiamy w większości wypadków też audycji i komentarzy, audycje Radia Tok FM, Eurokącika, Barbie Baby, Langström Extra, o tych właśnie przykazaniach, proszę Państwa, że usunięto to przykazanie, a podzielono to dziesiąte, że w katechizmowej jest ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ale tak, nie ma tam ani orzeczenia, ani o co chodzi, ale co ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czy masz, że tego nie pocałować, czy masz, że tego nie dotknąć? Nie ma. Nie pożądaj domu, żony, wołu, osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.